Omówienie symboliki na podstawie kart tarota. Pierwsze, co rzuca Ci się w oczy, to przede wszystkim to, że mamy tutaj tylko wielkie arkana w tajemniczenia, czyli nie mamy małych arkanów, czyli tych mniejszych kart. Jako pierwszy mak, jedynka, dziewiątka jako eremita, zero jako błazen, Ósemka, temat naszego dzisiejszego spotkania, ale przede wszystkim dziewiętnastka. Czyli słońce, szczęście, spełnienie. Jako podstawowa energia, energia świadomości, mądrości wyższej, która będzie nam towarzyszyć przez całą serię 190. Na mojej tablicy dzisiaj również symbolicznie, symbolicznie złoto, jako ten, Kolor, wibracja, energia świadomości, ale przede wszystkim również jaśmin, ponieważ ten jaśmin cały czas towarzyszył nam w czasie naszego spotkania i dla mnie jest on również takim symbolem szczęścia, bo gdy zapada zmrok i na firmamencie pojawiają się gwiazdy, wychodzę na mój śnieżno-biały taras, który jest również w takim kolorze. I zaczyna pachnieć jaśni tak bardzo intensywnie, ponieważ on w nocy pachnie najsilniej. To jest takie odczucie: Jestem w raju, nic innego nie potrzebuję do szczęścia. Dokładnie takie jest to odczucie. No ale zaczynajmy, ale nie przedłużać. Zaczynajmy może od samego początku, czyli oczywiście jedynka. Tą kartę znasz już bardzo, bardzo dobrze, ponieważ tą kartę omawiałam na jednym z naszych spotkań a może już nawet na wielu naszych spotkaniach. Chodzi oczywiście o tą kartę, którą Crowley wybrał, jako tą, która powinna znaleźć się w tej Tali, ponieważ były wcześniej trzy. Jeden obraz symbolizował białego maga, drugi obraz symbolizował czarnego maga i była ta trzecia karta, która symbolizuje tego maga transcendentnego, dlatego również ten kolor złoty. Zwróć uwagę, że z wyjątkiem tematu naszego dzisiejszego spotkania, który właściwie był tylko tak w tle, czyli ta równowaga i harmonia, wszędzie mamy kolor złoty. Na każdej z tych kart ten kolor złoty jest tym kolorem przewodnim. Oczywiście najbardziej tutaj na karcie słońca, ale i tutaj jest złoty i na eremicie mamy złoty, ale również na karcie błazna ten złoty występuje, ponieważ każda z tych postaci jest wypełniona tą mądrością wyższą. Troszeczkę w innym znaczeniu, ponieważ mak zwróć uwagę jest cały złoty. Błazen jest również cały złoty. Ale ma ubranie w kolorze zielonym, czyli tej nadziei, wiary, ale również odnowienia, odrodzenia. Natomiast eremita jest w kolorze czerwonym. Zwróć uwagę, kojarzycie na pewno z archaniołem Urielem, czyli czerwony promień spotkania się. Ze swoim cieniem, czyli wadami, tym wszystkim, co, co ukryte, i on nie jest w kolorze złotym, ale mamy tutaj znowu kolor złoty w postaci tego światła, które wnosi w ciemność. Dla mnie ta karta jest bardzo symboliczna, bo popatrz, masz tutaj ten, to czerwone ubranie, czyli właściwie ta cała postać jest czerwona, chociaż w rzeczywistości jego dłonie, czy jego twarz, włosy są w kolorze srebrnym. Podświadomości, czyli również tego magnetyzmu, tego co ukryte, tej iluzji, a jednocześnie wnosi to światło w ciemność. Kolor zielony, który gdzieś tam w tle się cały czas, um, cały czas pokazuje, pokazuje się on również tutaj bardzo delikatnie, na karcie maga, również jest na karcie słońca tutaj symbolika kolorów jest bardzo ważna no i oczywiście na karcie błazna. Kolor czerwony. Na karcie Maga jest bardziej w formie już fioletu, czyli tej wewnętrznej transformacji. Na karcie Eremity najbardziej właściwie rzucający się w oczy, ponieważ kolor czerwony to jest ta odwaga również, by stawić czoła w spotkaniu z Twoim wewnętrznym cieniem i ten kolor czerwony jako typowo Archanioł Uriel, czyli popatrzenie na wszystkie cienie Twojej podświadomości i przemienienie ich. Tutaj na karcie błazna ten kolor czerwony jest tylko troszeczkę tutaj widoczny i przechodzi raczej w taki pomarańczowy tego tygrysa, który kąsa go w nogę. To już żeśmy omawiali, Pamiętasz, że ja za chwileczkę do tego wrócę. Ale na karcie słońca ten kolor czerwony, czyli tego, tej odwagi, tej siły, tej mocy, tej namiętności, tej miłości jest również dosyć mocno widoczne. Kolor fioletowy również jest tutaj widoczny. Dla mnie to wszystko ma ukryty sens. Oczywiście nie jest tutaj miejscem, abym omówiła Ci wszystko bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, ponieważ Ty już większość tych rzeczy wiesz, większość tej wiedzy jest w Tobie, i czasami tylko moje dwa, trzy słowa poprowadzą Cię już w tym właściwym kierunku, i znajdziesz już tą głębię, którą i tak w sobie odczuwasz. Na pierwszym miejscu mamy tutaj również kolor niebieski, czyli i w harmonii, i w równowadze mamy kolor niebieski kreowania, tworzenia, prawda? Na karcie Maga jest on bardzo silnie widoczny, ale jest znowu widoczny na karcie Eremity, na karcie, na karcie Błazna i na karcie Słońca też ten kolor niebieski jest widoczny. Dobrze, zaczynajmy więc. Zaczynamy od Maga, czyli ten Mag transcendentny. Jako symbol Merkurego, ty znasz już tą planetę, czy tą energię Boga Merkurego, który jest tak bardzo związany z magiem. Merkury jest również moją planetą, moją przewodnią taką energią, ponieważ urodziłam się w środę, czyli w dzień Merkurego i w moim kosmogramie Merkury jest bardzo silnie. Obecny. Jeżeli Cię te rzeczy interesują, to pamiętaj, że można sobie nawet w internecie obliczyć kosmogram, zobaczyć jak to wszystko wygląda, gdzie są planety, w którym momencie, jaki mają wpływ na Twoje życie. Można również sprawdzić kogoś innego. Możesz oczywiście sprawdzić mnie, masz na to pełne przyzwolenie. Jeszcze raz powtarzam, urodziłam się 1 września 1976 roku o godzinie dokładnie 22 i w miejscowości Bielsko-Biała. W Polsce. Mak jest również tym symbolem komunikacji, ale również. Dla mnie jest to taka postać, jest to taki mój wzór do naśladowania. Wiesz dlaczego? Ponieważ ja zostałam wychowana według różnych schematów. To wolno, tego nie wolno. Różne takie przekonania zostały mi wpojone. Wszystkie takie moje talenty czy wszystkie takie moje zdolności były cały czas blokowane, deptane, gnębione, nazwijmy to tak, i to wszędzie i zawsze. I dla mnie ta karta Maga, czyli stanie się magiem, jest dlatego taka symboliczna, ponieważ to jest nagle zdanie sobie sprawy z tego, kim naprawdę jesteś i wykorzystanie wszystkich, ale powtarzam, wszystkich możliwości, które stają do Twojej dyspozycji, szczególnie w dziedzinie komunikacji, ale również tworzenia, kreowania, które możesz wykorzystać, aby zmienić swoje życie, ten świat i wszechświat. Mak jest również symbolem elastyczności, i od momentu, gdy zdałam sobie sprawę z tego, kim ja naprawdę jestem, to zauważyłam, że ta elastyczność towarzyszyła mi praktycznie od samego początku. Czyli dla mnie nigdy nie było czegoś, co jest niemożliwe. Takie słowo, że coś jest niemożliwe, dla mnie zawsze niemożliwe. Było możliwe, tylko trzeba było znaleźć rozwiązanie czy drogę do tego, żeby to stało się możliwe. I tego uczę Cię również na naszych ceremoniach, żeby zrobić wszystko, co w Twojej mocy, by niemożliwe stało się możliwe. Bo jeżeli coś pojawia się w Tobie, jakiś pomysł, jakieś, jakaś idea, jakieś, coś wyjątkowego, to jest to możliwe do zrealizowania tylko trzeba znaleźć odpowiednie narzędzia. No i oczywiście tutaj mak symbolizuje przede wszystkim również wolną wolę. Ty jeżeli jesteś na bieżąco, to oczywiście słuchasz wszystkich moich podcastów również na platformach społecznościowych. I w ostatnim podcaście na temat pochodzenia dużo opowiadałam ci troszeczkę o Orionie, z którego sama pochodzę. I naszym takim głównym celem wszystkich tych istot, które pochodzą z Oriona jest to, aby nie, nigdy nie udało się, albo może nie będziemy używać słowa nigdy, albo że coś się nie uda, tylko naszym celem jest to, żeby zablokować działania archontów, zablokować działania narzędzi, którymi archontowie się posługują, którymi próbują zniewolić Ziemię, tak jak zniewolili nasz Gwiazdozbiór. Dlatego zrobimy wszystko, co w naszej mocy, w imię walki o Wolną wolę w imię walki o wolność. I dlatego Mag jest również dla mnie tym symbolem, ponieważ jest tym symbolem wolności. Jest również tym symbolem mądrości, ale to już sam, sam kolor pokazuje, prawda? No nie przez przypadek Lady Harris, Frida Harris namalowała, namalowała tego maga w kolorze złotym, tego głównego maga, którego Crowley wybrał. I to oczywiście możemy się sprzeczać. Każdy może mówić, a Crowley jest zły, a Crowley demoniczny, czy coś w tym sensie. Mnie tutaj nie interesuje Crowley jako człowiek. Interesuje mnie to, co stworzył i co służy nam do Głębszego poznania i głębszego zrozumienia. Czyli... Idę tutaj również tak, jak w całym moim życiu, że nigdy nikogo nie oceniam, kogo nie znałam osobiście, z kim nie byłam na co dzień, ponieważ nie mam pełnego obrazu i również nie jest to moja sprawa, aby wtykać nos w czyjeś tam energię, w czyjeś życie, żeby sprawdzać, czy to jest zgodne ze mną, czy też jest niezgodne ze mną. Każdy ma swoją drogę i tutaj m, dlatego korzystam z tych kart, ponieważ one są najbardziej symboliczne ze wszystkich talii, które znam. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o narzędzia, którymi żongluje, żongluje Mak, ja tutaj będę pewne rzeczy powtarzać, ponieważ warto sobie przypomnieć tę symbolikę. A z tego, co zauważyłam, to tylko niektóre osoby z Was, które są na ceremoniach, wracają do tych starszych przesłań, mimo tego, że ja to cały czas powtarzam, że te stare, 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 stare nie są stare, tylko cały czas są aktualne i warto sobie do tych starszych rzeczy wracać. To nie jest tak jak jakieś wiadomości. Wiadomości na YouTube czy, czy jakieś, jakieś serwisy konsumpcyjne, że teraz to jest modne, a już za miesiąc jest modne coś innego. Cała wiedza, której, którą przekazuję w Twojej dłonie, którą, którą się dzielę z Tobą czy poprzez nasze ceremonie, czy poprzez wszystkie moje książki, wszystko, 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 co stworzyłam do tej pory, jest cały czas aktualna. Te odgłosy na zewnątrz to jest. Naturalnie Robin, czyli mój czarny mały kocórek, którego wychowałam butelką z mlekiem. Mam dwa kotki, małe kotki, które matka porzuciła, ponieważ nie miała mleka. Były trzy, ale niestety jeden odszedł. Ale dwa udało mi się uratować, już są teraz troszeczkę większe, ale mimo tego muszą być cały czas w centrum zainteresowania, ponieważ one myślą, że to ja jestem ich mamą, no bo kto ich karmi z butelki, no to pewnie jest ich mamą i kto ich uzdrawia cały czas i, i walczy o ich życie. Teraz mają wybieg na zewnątrz, bo jest piękna pogoda i, i czas, żeby, żeby troszeczkę poszaleć. Za chwileczkę pują spać. No to tak jak małe dzieci, tak, tak. <grych> Dobrze, idziemy dalej. Koniec dygresji. Czyli patrzymy sobie tutaj na te narzędzia, którymi żongluje Mak, idąc tą złotą ścieżką, i przypominam, jest to moneta, czyli wszystko to, tutaj oczywiście chodzi o komunikację. Wykorzystanie tych narzędzi w dziedzinie komunikacji, czyli moneta jako komunikacja na poziomie materii, cielesności, finansów. Ogień, czyli komunikacja na poziomie inspiracji, przemiany, czyli transformacji, dynamiki. Laska, która jest tym narzędziem na poziomie komunikacji odpowiedzialnym za filozofię, religię czy duchowość. Taka strzałka, nazwijmy to czy strzała, która będzie tutaj odpowiadała za bezpośredniość, za fokus na cel za prawdę, być się szczerym, szczerość, czyli na poziomie komunikacji oczywiście. Piąte narzędzie to będzie taki zwój, zwój rola papieru, tak można nazwać. Czyli na poziomie komunikacji będzie to wszystko to, co związane z pisaniem, publikowaniem. Jajko ze skrzydłami, czyli telepatia, czy wszystkie takie zdolności komunikacji nadprzyrodzonej. Siódmy jest to kielich z wężem, czyli komunikacja na zasadzie emocje, seksualność, związki. No i ósme narzędzie komunikacji to jest oczywiście miecz, czyli logika, analiza i intelekt. Pamiętaj o tym, że, że Mak jest tym, który otrzymuje przesłania z góry, przesłania z, z zewnątrz, z wszechświata, a następnie je przekształca w to, co materialne. I gdy pojawia się ta karta, to zawsze zadajemy sobie pytanie, jakie są moje talenty i jakimi, jakimi narzędziami mogę się posłużyć, aby. Te moje talenty, jak gdyby przekazać dalej. No idziemy dalej. Eremita. Eremitę myślę, że już masz w małym palcu, ponieważ omawialiśmy eremitę na naszym ostatnim, jednym z ostatnich spotkań. Oczywiście to jest ten, który wchodzi w ciemność, szukając światła, ale również rozświetlając ciemność. To jest przede wszystkim znaczenie samotności bycia eremitą, czy stawania się eremitą na jakiś czas, ale także to jest, dlatego jest również tutaj troszeczkę koloru zielonego, to jest również płodność. Płodność w tym znaczeniu, że gdy odnajdujemy to światło, to, to nagle. Jak gdyby mamy więcej do dyspozycji, z czego możemy coś tworzyć, eremita jest również tym mądrym przewodnikiem. Czyli zwróć na to uwagę, że jeżeli ty sama czy ty sam stajesz się eremitą, to zawsze możesz w myślach tego eremitę przywołać, jak gdyby tą energię w tobie aktywować, i wtedy poczujesz, jak gdyby, że on idzie przed tobą, ty idziesz za nim i jest on twoim przewodnikiem w to wejście w podświadomość, w te. Korytarze podświadomości. Tutaj od razu Ci się przypomni moja powieść. Pamiętasz mroczne góry, gdzie Mariam zgłębiała te korytarze pod twierdzą mrocznych gór, i pamiętaj, że w tej powieści jest wszystko symboliczne. I wkrótce w tych nowych rozdziałach będzie jeszcze więcej tej symboliki, i zobaczysz, że, że to wszystko, co poznajesz poprzez ceremonię, nagle odnajdziesz również w tej powieści pomiędzy wersami. No ale oczywiście to może. Jest w stanie odnaleźć tylko ktoś, kto jest na ceremoniach i kto wie, jak, jak to wszystko rozumieć. prawda? Normalny człowiek przeczyta powieść i, i wie, ktoś z tego nie zrozumie, nie zrozumie tego, tego ukrytego sensu. Zwróć uwagę, że jest tutaj również ta bestia, czyli bestia, czyli ten pies pod ziemi o trzech głowach, i to jest dokładnie to, co mówiłam. Do ciebie, że dwie patrzą w przód, czyli tam, gdzie idzie, a jedna się odwraca i jeszcze sprawdza przeszłość, to co ma on za sobą. Dlatego zawsze, gdy pojawia się eremita, zadajemy sobie to takie pytanie: czy jest coś, co muszę zostawić za sobą, czy jest coś, co jest niezakończone, co należy zakończyć. I często eremita pojawia się również w przesłaniach, gdy musimy coś od siebie odciąć, czyli coś już jest niezgodne z nami, niezgodne z naszą wewnętrzną prawdą, i nadchodzi czas, żeby się od tego uwolnić. Dlatego. Co jeszcze jest ważne, zwróć na to uwagę, że remita idzie do przodu, patrzy do przodu, ale jednak ten pies pod ziemi, z którym on się tam spotyka, która była tą jedną z prac Heraklesa, pamiętasz. Gdzie musiał wydobyć tego psa z podziemi, bez użycia broni, czy broń to jest dla mnie w ogóle, tak jak powiedziałam, już to nie jest niewłaściwe sformułowanie, czyli bez użycia jakiejkolwiek broni w cudzysłowie, wyciągnąć go na powierzchnię. To była jego dwunasta praca, ostatnia praca, która uwalniała go od tych wszystkich przymusowych prac. Czyli to jest również dla mnie ta symbolika, gdy ten pies się pojawia, patrzy wstecz, co jeszcze należy zakończyć, co należy, zamknąć, by w pełni otworzyć się na to nowe i na to piękne. Ale oczywiście to jest naprawdę w tak ogromnym skrócie omówienie, omówienie tej postaci. Przechodzimy do błazna. Ten nasz błazen czy włókczyki. Tak bardzo niezrozumiana karta, i nawet gdy na jednym z filmów był fragment ceremonii, gdzie omawiałam błazna i pojawił się on na YouTube, to też wiele osób nie zrozumiało i pisało takie komentarze: A, że to jest negatywne, że głupi błazen. Nie, on nie jest głupi. Jeszcze raz to powtarzam: on nie jest głupi, tylko, tylko jest po prostu w takim pełnym zaufaniu i w pełnej świadomości i w pełnej. Pełnej takiej wierzy i nadziei. E, oczywiście można powiedzieć, nadzieja matką głupich, e, ale tak myślę, że mogą powiedzieć tylko ludzie, którzy, którzy bazują na jakichś starych programach i zupełnie tego nie rozumieją, ponieważ nadzieja uskrzydla i nadzieja sprawia, że widzimy nagle więcej możliwości niż w sytuacjach tak zwanych beznadziejnych, jak już sama nazwa mówi. Dlatego błazen, jeszcze raz to powtarzam, ten punkt zero to jest ta pierwsza karta w tarocie, albo ostatnia, tak można powiedzieć, w wielkich arkanach i oznacza on przede wszystkim właśnie zaufanie, otwartość i dla mnie błazen jest jedną z najbardziej odważnych postaci w kartach tarota, ponieważ on jest gotowy na, na to, żeby się odważyć. Czyli jest odważny, bo jest gotowy na to, żeby się odważyć. I przede wszystkim jest niesamowicie odważny i ma taką odwagę, żeby być sobą, żeby po prostu być sobą, by być wolnym, by być niezależnym, by być kreatywnym, by mieć ten wielki potencjał. To jest taki symbol możliwości przejścia na wyższy poziom, przeskoku na wyższy poziom, również świadomości. I przede wszystkim dla mnie błazen jest takim pięknym i symbolicznym, ponieważ wszystkie symbole, które na tej karcie się, karcie się znajdują, nawet to, że ten tygrys strachu kąsa go w nogę, a on go w ogóle nie interesuje. On, mimo tego, jest w pełnym zaufaniu. On jest gotowy na to przejście, on jest gotowy na ten skok. I dlatego dla mnie błazen jest tak ważnym przesłaniem, ponieważ on cały czas nam mówi: słuchaj twojego serca, słuchaj głosu twojego serca i w pełnym zaufaniu idź tą drogą. Na tej karcie oczywiście mamy spirale, o których ja już kiedyś mówiłam, spirale, które pierwsza spirala na przykład przechodzi przez serce. Czyli znowu wracamy do serca i jest to taki symbol, jak gdyby nowego, emocjonalnego narodzenia się na nowo, czyli takiego również zaakceptowania siebie, kim naprawdę jesteśmy i zaakceptowania naszych emocjonalnych potrzeb czyli nie odrzucania ich, czy jakiejś negatywnej oceny, tylko typowo ich zaakceptowania. Druga, druga spirala ma w sobie te symbole, na przykład symbol gołębia. Tutaj warto by się zapoznać z gołębiem, jako zwierzę mocy bardzo wyjątkowe zwierzę mocy. Nie przez przypadek, również gołębie pojawiły się mniej więcej gdzieś trzy lata temu w magicznej oazie. Ja je dokarmiam, te gołębie, mimo tego, że wszystkim one tak bardzo przeszkadzają. To gołąb jest dla mnie. Bardzo pięknym, bardzo symbolicznym ptakiem, mimo że pierwsze moje skojarzenia z Gołębiem były negatywne. Dlaczego? Ponieważ Moim najgorszym przeżyciem w moim życiu, jednym z najgorszych przeżyć w czasie dzieciństwa, oprócz tych, które już znasz, było to, gdy zostałam zabrana od moich dziadków, czyli tam, gdzie w górach wychowywałam się przez te pierwsze lata czyli z tego kontaktu z naturą, z tej wolności, tej, tej niezależności, tego, tego po prostu bycia sobą i zostałam zamknięta w przedszkolu. I w tym przedszkolu nie byłam w stanie się zaaklimatyzować. Cały czas czułam, że są podcinane mi skrzydła, że jestem do czegoś zmuszana, na przykład do tego, żeby spać po południu, gdzie wcale nie byłam śpiąca, albo żeby robić to, albo żeby robić tamto. Nastąpił również mój taki pierwszy intensywny kontakt z innymi dziećmi, z dziećmi, które były wychowane przez. Inne rodziny, które niekoniecznie były miłe i przyjemne, te dzieci. Te dzieci się wzajemnie biły, robiły sobie krzywdę. Dla mnie to było wszystko nie do pojęcia i to było moje takie pierwsze zderzenie się z takim brutalnym światem. Z jednej strony to ten brutalny świat, jako przedszkole, i cały ten system, gdzie byliśmy zmuszani do tego, żeby spać, byliśmy zmuszani do tego, żeby jeść, nawet jeżeli nam coś nie smakowało gdzie byliśmy zmuszani do szczepionek gdzie po prostu to dziecko było, to było oczywiście inne czasy niż teraz, bo teraz no, troszeczkę inaczej to wygląda, ale w tamtych czasach to po prostu było można było z tymi dziećmi zrobić wszystko, rodzice nie mieli jakichś takich większych praw, czy nie domagali się tych większych spraw, praw byli wychowani w takim systemie socjalistycznym gdzie sami byli również w takich szufladkach, no więc jakże mogliby się tam przeciwstawić jakiejś pani przedszkolance, czy, czy lekarzowi, czy komuś innemu. I dla mnie, jako dziecka, to kojarzyło mi się bardzo negatywnie z gołębiami, ponieważ w sąsiedztwie y, sąsiad od przedszkola miał gołębie i te gołębie cały czas gruchały i gruchały. To były jakieś gołębie cukrówki, może teraz powiem złą nazwę, ale cały czas one gruchały. I gdy pierwsze gołębie przyleciały tutaj do magicznej oazy i usłyszałam ten. Mm, ten odgłos, to poczułam się jak remita. Poczułam się dokładnie tak, zderzenie z moim wewnętrznym cieniem. Powiedziałam: Boże, dlaczego ten odgłos? Wszystko mi się zaczynało przypominać. To wszystko, co się działo w tym przedszkolu. To, że zawsze byłam tym dzieckiem, które jako ostatnie było odbierane, ponieważ moja mama długo pracowała i ja zawsze siedziałam w oknie. i A teraz idzie rodzic po to dziecko, więc biegłam, słuchaj, twoja mama idzie, twoja babcia idzie. A ja byłam tym ostatnim dzieckiem odbierany z przedszkola. Moja mama przyjeżdżała jako ostatnia i... I to wszystko się we mnie nagle aktywowało. powiedziałam: Boże, jestem na mitycznej Atlantydzie. Mam tyle i tyle lat. Osiągnęłam sukces we wszystkim, co sobie wymarzyłam. Cokolwiek zaplanowałam i nagle odzywa się we mnie ta malutka Marysia, czyli ten wewnętrzny cień, to dziecko takie zgwałcone, zniszczone, zablokowane, gaszone, które było stale poniżane, którego wartość była niszczona i deptana było ograniczane i niezrozumiałe i nagle tego gołębie i wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że muszę być jak eremita, czyli wrzucić światło w ciemność, spotkać się z tym cieniem, zrozumieć to, że te łębie wtedy były dla mnie również symbolem, tym symbolem tej niewinności, tym symbolem... Hmm, Takiego, takiej wierności, takiej, takiej prawdy, takiej czystości, i powinnam to nareszcie zrozumieć. Na pewno znasz tą historię, ponieważ ona była dosyć głośna w Polsce. Jakie gołębie są niesamowicie oddane sobie wzajemnie, że w którymś mieście, w Polsce, już tego nie pamiętam, w którym była konserwacja zabytków, i po konserwacji tych zabytków, gdzieś tam na tych najwyższych, najwyższych piętrach zostały zainstalowane siatki. Oczywiście muszę powiedzieć, no jaki głupiec był tym robotnikiem, czy tymi robotnikami, jakim trzeba by było być ślepcem i Idiotą, bo inaczej tego nie można powiedzieć, żeby zainstalować te siatki i nie zwrócić na to uwagi, że w środku zostały zamknięte gołębie. I dopiero mieszkańcy tego miasta zauważyli, że cały czas jakieś gołębie coś zbierają, na przykład jakiś tam chleb, który ludzie im dawali, czy jakieś nasionka, które ludzie im dawali, i cały czas lecą tam w górę i przez te siatki przepychają buzie i coś tam karmią. I ludzie zaczęli to obserwować, okazało się, że gołębie dokarmiały swoich towarzyszy towarzyszy, którzy zostali zamknięci w tym, w tym budynku i dopiero ludzie zaczęli interweniować i te siatki zostały zdjęte i te gołębie zostały uwolnione. Ale gdyby ich bracia, czy, czy ich partnerzy, czy partnerki ich nie dokarmiali, to one by po prostu tam umarły tragiczną śmiercią, tylko i przez to, że, że ktoś był tak głupi, bo naprawdę inaczej tego nie można powiedzieć, żeby nie zauważyć, że one tam, tam są. I dla mnie ten, ten gołąb i ta historia z tymi gołębiami tak bardzo wzruszająca właśnie jest widoczna tutaj na tej karcie tego błazna, bo ten gołąb jest widoczny w tej spirali. No ale co ta spirala oznacza? Ta spirala przede wszystkim oznacza, aby powiedzieć nie. Aby się od kogoś czy od czegoś odgrodzić. I to w tych dzisiejszych czasach będzie bardzo, bardzo pomocne, ponieważ ci wszyscy ludzie, te wszystkie owce, które mają wyprane mózgi. Poprzez media, które mają yy, bardzo dziwne spojrzenie na ten świat, którzy są wypełnieni nienawiścią do jakiejś narodowości, jednocześnie pomagając innej narodowości, jakby zupełnie zapomnieli całą naszą historię całą historię rzezi na Wołyniu, całą historię tych wszystkich wojen, tego wszystkiego, co się tutaj działo żeby zrozumieć że wszędzie są ludzie i ludziska i nie wolno tylko dlatego że ktoś jest obywatelem jakiegoś państwa ma jakąś narodowość od razu go y, przekreślać od razu go wyzywać albo odwrotnie go gloryfikować i otwierać przed nim wszystkie drzwi ta symboliczna spirala powiedzieć nie może być tutaj ogromną wskazówką trzecia spirala jest związana ze związkami ale przede wszystkim z jakością związków, czyli czy odczuwam tę energię tego błazna w moich związkach z ludźmi, którzy są dla mnie bliscy, czyli również to zaufanie, nadzieje, wolność, niezależność, czy też te związki w jakiś sposób mnie blokują, czy Ograniczają i tutaj warto sobie zadać pytanie, z którymi ludźmi czuję się dobrze, którzy ludzie powinni przy mnie zostać, a od których najwyższy czas się odgrodzić. No i czwarta spirala jest przede wszystkim tym symbolem kreatywności, ale swojej tej własnej kreatywności czyli aktywacja tej siły kre kreowania siły kreowania wszystkiego w sobie błazen, może warto by jeszcze tutaj powiedzieć o tym strachu, ponieważ zwrócił uwagę, że ten tygrys strachu kąsa go w nogę, ten rok tygrysa. Ja myślę, że powinnam o tym powiedzieć ze względu na aktualną sytuację. Doszły do mnie takie wieści, i bardzo bym prosiła, żeby każdy z Was to sprawdził, czy jest to prawdą, że Ukraina nie przeprosiła Polaków za to, co się wydarzyło na Wołyniu, czy na innych tam kresach. Ale jeszcze coś innego. Nie wiem, czy, czy o tym pamiętasz, co wydarzyło się w Odessie albo co wydarzyło się na Majdanie. Ponieważ to jest sytuacja, którą warto sobie historycznie przypomnieć. Rok 2014 to była sprawa w Odessie, gdzie zostali spaleni żywcem ludzie przez innych ludzi. No i co wydarzyło się na Majdanie, że. Tam, na przykład, policja została również zaatakowana poprzez koktajle Mołotowa i również palili się ci policjanci. Myślę, że warto sobie o tych pewnych rzeczach przypomnieć, bo może to mieć ogromne, ogromne znaczenie, jeżeli mówimy o tym roku Tygrysa, ponieważ z tych wiść, które do mnie doszły, nigdzie nie znalazłam takiego naprawdę konkretnego potwierdzenia. Dlatego bardzo cię proszę, żebyś to sprawdziła, żebyś to sprawdził. Że na Ukrainie rok 2022 został ogłoszony rokiem UPA, czyli Ukraińskiej Armii Wyzwoleńczej, czy jak to, się, jak to się nazywa w skrócie, chodzi o tych banderowców. Jeżeli przypominasz sobie sprawę Wołynia, to od razu, jak ja teraz mam w tym momencie gęsią skórkę na moich rękach. Czy to jest przypadek, co tutaj naprawdę się dzieje i gdzie tutaj skrywa się prawda? W tym roku Tygrysa my musimy zobaczyć tą prawdę, czyli musimy naprawdę na to wszystko, naprawdę zobaczyć prawdę dokładnie. Naprawdę na to wszystko zwrócić szczególną uwagę, co tutaj się naprawdę dzieje i w którym kierunku są masy manipulowane i sterowane, ponieważ ten rok Tygrysa jest dla nas ogromną szansą na to, żeby się uwolnić. Od pewnych rzeczy, pewne rzeczy zrozumieć i jest również szansą na wyrównanie karmy, oczyszczenie karmy. No i ta wojna karmiczna ma również tutaj szczególne znaczenie. I ten błazen, jako to przesłanie naszej dzisiejszej 190 ceremonii, jako ta ostatnia karta, ostatnia, ostatnia karta zero, ma to ogromne znaczenie. Pokonać tego tygrysa strachu, ale też zobaczyć, co kryje się w tym roku tygrysa. Co, o co tutaj chodzi, o co tutaj naprawdę chodzi. No i przechodzimy do ostatnich przesłań. Dokładnie już y, czas jest niesamowity, bo tyle dzisiaj mam tobie do powiedzenia. O ósemkę już znasz, bo żeśmy o ósemce żeśmy rozmawiali. Czyli to jest ta, ta symbolika tej harmonii, tego, tej równowagi, tej sprawiedliwości, czyli również tej, tej boskiej sprawiedliwości, również tego zaufania, ponieważ ósemka ma oczywiście zasłonięte oczy, prawda? Nie musi widzieć, bo ona czuje w sercu, co jest dobre. No i to jest takie skupienie na środku. Można by powiedzieć, brakuje tutaj złotego koloru, no bo też złoty środek, prawda? To jest koncentracja na ciszy, spokoju żeby utrzymać równowagę. I wtedy pojawiają się pomysły, wtedy pojawiają się idee, pojawiają się przesłania i przekazy. Czyli szczególnie teraz w tym momencie, który jest wokół nas, jest to dla nas szczególne przesłanie: zachować równowagę, zachować spokój, bo w spokoju leży twoja siła, w spokoju leży twoja wolność i tylko w spokoju osiągniesz słońce. Gdzie wokół nas będzie czarno i ciemno, jak już na dnie piekła. Idziemy dalej. Dziewiętnastka, czyli słońce. Ta karta, którą, która dzisiaj tak, tak pięknie towarzyszyła nam i jest takim rozświetleniem, nagle po tych wszystkich 180 ceremoniach, czyli pracy z księżycem, nagle przechodzimy do tego słońca. No i przede wszystkim słońce to najwyższa kreatywna energia. Słońce mak. Eremita, Błazen, ósemka, to jest taka energia, która teraz staje do Twojej dyspozycji, że Ty możesz wykreować wszystko, jeżeli pokonasz tygrysa strachu. Możesz wykreować najbardziej piękną, świetlistą przyszłość dla siebie, dla Twojej rodziny, jaką jesteś w stanie sobie tylko wyobrazić. Ale nie możesz patrzeć na to czarne i ciemne, co wokół nas. Tylko idziesz Twoją drogą. Indywidualną drogą i tworzysz słońce w Twoim własnym życiu. I jeżeli każdy z nas to zrobi, biorąc pod uwagę te wszystkie osoby, które są na naszych ceremoniach, to jest to już tak ogromny procent w naszym polskim narodzie, że naprawdę ogromny krok do przodu. Ja jeszcze ten fragment, omówienie kart. Opublikuję na YouTube tylko ten fragment do naszej ceremonii, aby mogły ten fragment zobaczyć osoby, które do tej pory nie biorą udziału w ceremoniach, bo nie wiedzą może jak zamówić dostęp, albo nie wiedzą jak to funkcjonuje, nie wiedzą czy to jest dla nich, żeby usłyszały to przesłanie, bo wtedy trafimy do dodatkowego procenta i jeżeli tyle ludzi, Skoncentruje się na świetle i na słońcu, to automatycznie dokona się przemiana na Ziemi. Nie możemy jednak Naszej energii angażować w karmiczną wojnę, popierać jedną czy drugą stronę. Opowiadać, że to jest dobre, a to jest złe, bo wchodzimy w bagno. My sami musimy najpierw ratować siebie, zadbać od, o swoje własne szczęście i spełnienie, wtedy możemy pomagać innym, ale też nie kosztem swojego własnego szczęścia. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I dla mnie. Kolejna symbolika się pojawia, bo dokładnie teraz próbowała się tutaj przez okno dostać pszczoła. A pszczoła, pszczoła oddaje siebie w ofierze dla swojej rodziny, dla swojego społeczeństwa. I nie udało jej się tutaj dostać, na szczęście, bo myślę, że to jest właśnie tak piękne i symboliczne, że została jej postawiona granica. Pszczoła jest pięknym i symbolicznym zwierzęciem, jeżeli chodzi o pracowitość, o miododajność itd., ale w tym naszym teraz znaczeniu byłaby negatywna, bo my musimy najpierw zadbać o siebie, o swoje własne szczęście, by pomóc innym, ale nie kosztem nas samych. Bardzo, bardzo ważne nie kosztem nas samych. Idziemy dalej do tego słońca. Przede wszystkim świadomość, ale także mądrość, transformacja, duchowość oraz spełnienie w związkach. Spełnienie w związkach, myślę, że każdy z nas wie, co to oznacza: jeżeli jesteśmy spełnieni w przyjaźni, w koleżeństwie, w naszym związku, w rodzinie, jesteśmy spełnieni z naszym partnerem czy partnerką, to automatycznie wychodzi słońce. Słońce z tym symbolem tych uskrzydlonych dzieci, aniołków, jest dla mnie również tą, tą ogromną symboliką, by być światłem dla innych. By być źródłem światła. I tutaj warto zadać sobie takie pytanie: jaki projekt Pragnę zrealizować. Jakie zadanie pragnę zrealizować? W czym siebie pragnę zrealizować, by stać się źródłem światła dla siebie i dla innych? Jeżeli masz problem z pracą, z, ze słońcem, bo wielu z nas ma problem z pracą, ze słońcem, bo takie nam zostały wgrane programy, że no, no nie można mówić innym, że jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwy, bo zaraz dostanę nożem w plecy, czy coś w tym sensie, różne inne programy, to pamiętaj o oczyszczeniu czakry splotu słonecznego. Pamiętaj o na przykład świecy aktywującej mądrość wyższą. I pamiętaj o tym, czego cię wiele, wiele razy uczyłam na naszych ceremoniach, aby poczuć to swoje wewnętrzne słońce. Warto tutaj wrócić również do tej ceremonii Sporto Santo, gdzie mówiłam cię o tym wewnętrznym słońcu. To już było wiele miesięcy temu. I przede wszystkim czuj to światło, czuj to słońce na wysokości Twojego serca i decyduj sercem. Bo teraz w tej sytuacji, tylko serce Ci powie, co jest właściwe dla Ciebie. Jeżeli zaczną się włączać jakieś myśli na takiej zasadzie, że czujesz w sercu, na przykład, e, muszę wyjechać, muszę opuścić to miejsce, w którym mieszkam, albo muszę zmienić miejsce, albo e, muszę zadbać o to, muszę zadbać o to. Czujesz to w sercu, no ale zaczynasz z ludźmi innymi e, rozmawiać na ten temat? Uwaga, bądź eremitą. Eremita unika. Rozmawiania z innymi ludźmi o swoich prywatnych sprawach, bo Eremita wie, że prawda jest tylko w nim. Jeżeli jednak to robimy, to usłyszysz od innych, no przecież nic się nie dzieje, nie przesadzaj, wszystko jest przecież tak jak było, nic nie trzeba zmieniać, najlepiej zostań w bagienku razem z nami i na takiej zasadzie. Czyli pamiętaj, że tylko w głębi Twojego serca ty odczujesz, co jest dla ciebie dobre. Jeżeli to czujesz, to się nie zastanawiaj. Tylko działaj, bo każdy z nas przez to przechodzi. Ja również miałam inne plany. Ja również miałam plany, żeby wyjechać do Szwecji, na północ i tam stworzyć oazy natury. Ja również miałam plany, żeby pojechać do Polski, żeby w Polsce stworzyć oazy natury. Nawet miałam to zaplanowane na ten rok, tak mniej więcej, że przynajmniej na króciutko przyjadę do Polski, żeby pewne rzeczy pozałatwiać, i w tym momencie zdecydowałam sercem powiedziałam nie. Nigdzie nie pojadę, gdzie podpowiada mi logika, gdzie podpowiada mi, że no przecież nic się nie dzieje, przecież jest spokojnie, przecież wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak być powinno. Tylko zdecydowałam z sercem. Moje serce mi powiedziało, co czujesz w sercu. W serce powiedziało, mam dwa kociaki, które w tym momencie wychowuję. Nie mogę ich tutaj samych zostawić, bo są nie... Zdolne do przeżycia, i nawet gdyby przyszedł tutaj Miguel, który zawsze się zajmuje zwierzątkami, gdy nas nie ma, nie jest w stanie nimi się tak zaopiekować, jak tego jeszcze potrzebują przez kolejne miesiące. Więc to była pierwsza moja decyzja, mojego serca. Drugą decyzją mojego serca było, w tym momencie stabilizuje moje finanse, przekształca moje finanse w troszeczkę inną formę niż ta forma tradycyjna. To jest dla mnie priorytetem. Kolejnym priorytetem było to, że pragnę dokończyć pewne projekty, pewne rzeczy, które rozpoczęłam. Pragnę stworzyć nowe rzeczy, które czuję w moim sercu, że do tego pcham mnie moje serce, na przykład społeczność dla mojej powieści, tajemnica Wiedźmy z Folsing i jej dalsze części, ale również nagrania. To jest dla mnie również priorytetem mojego serca. Priorytetem mojego serca jest prowadzenie nas poprzez ceremonię, a to przy wyjeździe byłoby utrudnione, miałabym. Um, Nieodpowiednie energię, jadąc na przykład teraz do Polski, w tym aktualnym czasie, żeby takie ceremonie dla ciebie przygotować czy, czy odpowiednio tą energię przekazać, i dlatego powiedziałam: decyduję sercem, nie logiką, nie rozumem, nie tym wszystkim, co mi się wydaje, tylko sercem. A ty wiesz, że dla nas, ludzi z Oriona, jest to bardzo trudne, bo my raczej logicznie myślimy. I automatycznie, co się wydarzyło? W tym momencie, gdy zdecydowałam sercem, otworzyły się dla mnie nowe możliwości, o których Ci już pisałam, że pojawili się nagle ludzie, od których mogę kupić ogromny teren, trzy razy większy niż magiczna oaza, zaraz naprzeciwko magicznej oazy. Jednocześnie tym samym wykurzyć tych sąsiadów, którzy no, do świetlistych nie należą, ponieważ oni część tego terenu okupują i kupując własność tego terenu, jestem w stanie temu stawić czoła już typowo prawnie, jestem w stanie stworzyć magiczną oazę, drugą magiczną oazę w tym samym miejscu, jednocześnie połączyć to w większy teren, jestem w stanie wszystko zrealizować, co tylko byłabym sobie w stanie wymyśleć, jak gdyby mniejszym nakładem siły, mniejszym nakładem energii z radością i lekkością. I... To była decyzja mojego serca, i gdy tylko tę decyzję podjęłam, to nagle wszystkie, wszystkie, wszystkie drogi się otworzyły do realizacji tego, co nie wyobrażałam sobie, że to będzie możliwe, że aż tak wspaniale wszystko się poukłada, co wydawało się wcześniej niemożliwe, jak i większość, większość innych rzeczy, o których Ci mówiłam, że często nam się coś wydaje niemożliwe, a wszystko jest możliwe. I do tego cię zachęcam. Pamiętaj, że jeżeli będziesz mieć to zaufanie błazna, wypełnisz wszystko w sobie tą ciszą, spokojem, spokojem Eremity i, i tej równowagi wewnętrznej, gdy staniesz się tym świadomym magiem, wykorzystasz te narzędzia, które stają do twojej dyspozycji, automatycznie w twoim życiu będzie to słońce, wyjdzie to słońce. Jak zdecydujesz sercem, to będzie tak jak w moim. Życiu, że nagle wychodzi słońce, nagle wszystko jest szybciej możliwe, łatwiej możliwe niż logicznie sobie to zaplanowałam, a jednocześnie otwierają się nowe możliwości. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, no myślę, że za tydzień, chyba, że jakoś inaczej nas siły wyższe poprowadzą. Twoja Maria Bukardi.